Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Mafii 3. Jesteśmy przy Capo, przy Soldati, przepraszam. Jebią mi się, kurwa, nazwy. Jebią mi się nazwy, no. O, wartownik, dobra, czekajcie, przejdźmy może jakoś tędy. Chciałbym jakoś fajnie do nich podejść, standardowo rzucić najda i tyle. Tutaj sobie jakieś bąble gadają, to są w ogóle części elektroniczne. Ja się tu muszę włamywać? Nie muszę. Okej. Kolega stał jakiś przy oknie, ale nic nie zauważył, także luzik. Wcześniej się panowie dziwili tutaj. Ej, ej, halo, on tu przejechał. No przejechałem, no. No dobra, to robimy tak. Pan Zemi. Granacik. Niech się tam jeszcze ten jeden koleżka z... A dobra, zresztą samochód wybuchnie. Okej. To było śliczne. Zwińmy hajs, nie? Zwińmy hajs. Hajs jest ważny. Dobra. Wybuchły dwa samochody. Trochę niepotrzebnie. O, to z kontenera w ogóle, jak fajnie wystawiony. Dobra, wróćmy do naszego śmigacza. On tutaj kawałek ode mnie chyba stoi. Gdzieś tam za tamtym kontenerem. Schowany delikatnie. Teraz co? Mamy chyba soldaty z tego drugiego biznesu gdzieś tu w pobliżu. W ogóle w tym drugim biznesie ilu mamy soldati? Jednego. Aha, spoko. No, on jest w miarę niedaleko. Całe szczęście. Ała. Nie chciałem tak, nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Nie chciałem, żeby cię bolało, Lincoln. No wybacz. Nie tak miało być. Ja tu gra chciała, żebym zawrócił, jechał prosto, zawrócił, nie wiem. No tutaj ich troszeczkę jest, nie? Poszedł sobie. Tak po prostu. Olał mnie. Dobra, ale czy on tu jeszcze raz podejdzie? Część jest gdzieś tam niżej. Także to też może być lekko problematyczne. Ale on tu sobie kogoś kopie, tam sobie łazi wartownik. To... A nie, to jest jakiś drugi bąbel. Czyli jakbyśmy sprzątnęli tego bąbla, a później tego bąbla, to sądzę, że nikt by się nimi nie zainteresował nawet. Ale wiecie, tutaj jeden łazi na naszej wysokości, tak jakby. Stawiłbym się bardziej za tym autem. No jak stąd do końca nie widzę. No, tu mi zasłania wszystko. Oczywiście też nie wszyscy są moimi, kurna, przeciwnikami, nie? No dobra, tego bym dał radę chyba stąd nawet zdjąć. Ja bym poczekał, aż ten kolega tutaj przyjdzie, jego bym zabił. Tu w ogóle jakiś jeden trup już leży. Dobra, podejdźmy tutaj do tej skrzynki. Za nią się skitlajmy, pięknie się schowajmy za nią. Przywołamy tego jednego bąbla tutaj, nie? Tak myślę, żeby go po cichu tutaj sobie obskoczyć. Mam sobie jakiś drugi wraz w las na ten, na górę tutaj. No co, no muszę kogoś tutaj ubić, bo inaczej tam nie przejdę, nie podejdę nawet bliżej, bo ci z dołu będą mi przeszkadzać i ci z prawej też będą tacy... Znaczy tak, tacy głównie ci patrolujący to są, wiecie, denerwujący ludzie. No chodź. Need new shoes after this shit.
No i dobra, tym się mało kto będzie interesował. Dobra, tam sobie łażą, tutaj sobie łażą. This is what happens if you lip off. No tutaj jest tych dwóch bombli, nie? Reszta jest gdzieś tam. Okej, ten sobie przelaz. Kurwa, tam wartownik łazi. Jebane wartowniki, nie lubię ich. Przekopali każdego i tyle. Nie wiem. Biją tych swoich pracowników jak pojebani. Kto dla was będzie pieniądze zarabiał, moi drodzy? Ja nie wiem. Co ja sobie podejdę gdzieś tu? Sądzę, że stąd będę miał lepszą pozycję, nie? Do ściągania ich po prostu. Tak w razie czego. Że nawet jakby mi się udało, to bym sobie wlazł na górę. No sam nie wiem jak ja chcę do nich podejść, no nie mogę się zdecydować. Wejść głośno, zrobić rozpierduchę, ryzykować śmiercią. Zajść ich od tyłu. Gdzie tu jest trochę lipa, bo są takie te schodki, nie? Ja też nie wiem na przykład, czy jak zastrzelę tego, to czy ten tego nie zauważy. No nie. Tak, 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 wartownik. Tak, chodź ty tutaj, chodź. Chodź, panie kolego, chodź. Może być i tak. Dobra, i tam mamy swój główny cel. Co do zabicia i mamy jeszcze dwóch bombli obok. Czyli już nie jakoś dużo. I raczej powinniśmy sobie, wiecie, dać radę podejść stąd gdzieś, nie? Okej. Okay. Czy to nie było piękne? Czy to nie było piękne? Da się wejść po cichu? Da się. Nawet w takie głupie miejsce. Dobra, poniżmy jeszcze, co tutaj tam ma sobie koleżka. Wiecie, do zniszczenia w sumie, w sensie, nie? Jeszcze na łodzi niby są jakieś bąble chyba, ale gówno mnie interesują. Dobra, zniszczmy te skrzynie. Nie będę marnował amunicji. Pierdolę to. Będę oszczędny w takie rzeczy. Tu jest jakaś skrzynka, tam jest jakaś skrzynka. No zawsze to wiecie, po 500 dolanów, nie? Nie X-em. Nie X-em, power. Nie X-em. Gdzie jest ta jedna skrzynia? Gdzieś tutaj. Nie wiem, co tam tych dwóch bombli robi. Czy oni jeszcze jakiegoś innego biznesu pilnują, czy co? No, wygląda jakby byli z tego, ale patrolują gdzieś tam dalej. Zupełnie jakby mi chcieli utrudnić wejście z tamtej strony, co? Gro. Nie ten.
Ja się tak nie będę bawił z tobą. Bang. A też jest 14 kafli do ogólnie do roztegowania, do rozjebania, nie? Ale głównie mi chodziło o to, żeby soldaty zabić. Bo niebieski biznes mam już ogarnięty, nie? Ogarnięty, dobra. To tutaj mam jeszcze takiego cosia. Przemyt jakiś, tutaj jest skrzynka połączeniowa. Nie wiem, czy ją podłączę, czy nie, ale sobie na nią ustawię GPS-a. Bo aczkolwiek uznam, że może lepiej jest sobie, wiecie, ustawić tą całą skrzynkę, nie? Tam był ktoś do zabicia. Nie wiem, czy to... W sumie... nie wiem, kto to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie, a to są cele, nie? Porozmawiaj z Gino, zniszcz ukryte samochody, znajdź i zabij przemytników kradzionych bryk. Aha, czyli to jest z tego chyba, nie? Zabij Butterbeana. Czyli to jest chyba ten koleżka, nie? Co do niego będziemy teraz sobie jechali. A później pogadamy sobie z Giną, pogadamy sobie z tam, bo to... Te czerwone auto, co jest zabi, to są chyba ci przemytnicy cali. Ale no już u Giny mam załatwione wszystko, także... He, bitch please, po co ja to będę robił, nie? Mam nadzieję, że żaden policjant tego nie raczył nie widzieć, nie? Teraz mam takie pytanie, jedno małe. Czy ta skrzynka nie jest przypadkiem, kurwa, na terenie tych, kurwa, zbójów? No kurwa jest. A tu jest policjant. Trochę mi się nie podoba, że tu jest policjant. To takie wiecie. Tu nigdzie nie wejdę. A co ten policjant tu robi? No halo, wypierdalaj bąbel. Sobie w miarę na legalu wejść. Już nie będziesz o takie głupoty czepiał, że sobie przez płotki skaczę, nie? To wyglądało tak, jakbym odstrzelił mu dosłownie twarz. Nie wiem, czy jest sens brać tą skrzynkę. Ja to w miarę mam widok na to wszystko. To jest dziwne i podejrzane. Dobra, wszyscy są gdzieś wyżej. A w sumie czekajcie, zobaczmy. A, patrzcie, nawet kliknąć nie mogę, jak nie znajdę odpowiednio jakiegoś dużego punktu, nie? Patrzcie, jakie to jest malutkie teraz. Jak się źle wciśnie. Widzicie, taka jest różnica. Dobra, tutaj póki co nikt... Tutaj póki co nikt nie łazi, nie? Tutaj są śmieszne przejścia przez kontener. A wygodnie by było, nie powiem, wygodnie by było wejść pewnie na górę jakoś bezpośrednio z zewnątrz. Nie wiem, czy nie sprawdzimy sobie. No, skoro na górze jest wartownik, drugi. Tutaj sobie zabiłem póki co jednego. No, wiedziałem, że będzie jakieś wejście górą, nie? Było tak pewne, jak zeszłoroczna gwiazdka. Okej. Okay. Jednak sobie znaleźć ten punkt, bo nie wiem, czy jak coś to nie jest za głośno, przez przypadek. Ach, te egzekucje, kurwa, jakie to jest śliczne. Ale wiecie co, tego bomba to ja bym tu zawołał. Chodź tu, chodź.
Chodź tu, chodź, bo się boję, że on tam spadnie przez barierkę i wiecie, narobi szumu, nie? God fucking damn it. Że oni tego kurwa nie usłyszeli. To jestem w ostrym szoku. Czy on tu wejdzie? Natomiast zanim on dojdzie do schodów. No chodź, no chodź. O, jak ja to wszystko fajnie teraz. Boże, jak te krzesła napierdzielają. God damn it, gro. Dziwne, że on nie wszedł tędy. Zadziwił mnie koleżka. Bałem się, żeby ta nie wybuchła. Ta butla. Tak stoi koło niej, czy tam pod nią nawet, nie? I mówię, no cienko by było. Bo jak ja tam mam przejść, halo? Co też tam do zniszczenia? A to jest do zniszczenia. No dobra, a to się nawet tak w miarę podświetla, nie? Dobra, tutaj są jakieś skrzynie. To jest chyba z tamtej strony bardziej. Okej, okay. No to mamy też fajne czerwone oko, które lubiało bardzo podskakiwać. Wiecie, przy ten. Wow! Zajebałem 10 kafli, teraz patrzcie, zniszczę to. Nie, zostało do zniszczenia 1000. God damn it, gro, nie! Co ja teraz będę musiał jeszcze zrobić, co? Rozjebałem wszystko, co mogłem. Pewnie jakbym, kurwa, jakbym u tego jednego soldata wszystko rozkradł, to by było pewnie w porządku, a tak to chuj. Dobra, weźmy to skaczące auto. To jest dla żółtych, kurwa. No i co mam teraz zrobić? No halo, nie mam wystarczająco dużo szkód. Oż god damn it, grono. Gdzie był ten soldat jeden? Gdzieś tutaj. Ciekawe, czy tam jeszcze będzie gotówka leżała. No zostało mi 1000, dosłownie 1000. Ja rozumiem, jakby to było, nie wiem, no. Ileś, ale tu nie mam nawet bardzo co robić w tym momencie. No gra mnie oszukała, ja tam zabiłem tylko tego soldata, jakbym to rozkradł, to pewnie by było okej. No tam pewnie akurat tyle leżało. A tam nawet wszystkich nie zabiłem, to mnie trochę boli. Nie pamiętam, w którym miejscu to było teraz, to... Au. To może być delikatny problem. Myślę, że to było gdzieś koło tej skrzynki przełącznikowej. A tu, nie, tu był, a nie, czekajcie, to był niebieski soldati. Kurwa, co ja tu jeszcze mam do zrobienia w tym żółtym? Halo, bombel. Zle ten, no, przemyt. Zabij Butterbeana. Gdzie jest Butterbean? Dobra, czyli jest coś do zrobienia. Dobra, już myślałem, że nic nie ma. To jest gdzieś, kurwa, dalej w cholerę. A to dosłownie 1000 mi zabrakło, no. 1000 to jest tak mała kwota, że aż się tego nie spodziewałem. Nie patrzyłem się na drogę, tylko na mapkę. No dobra, ciśniemy zatem, zabijemy Butterbeana.
Kurwa, miałem nadzieję, że uda mi się jeszcze zabić kolegów, ale najwidoczniej nie. W tym odcinku, kurwa mać, no. Auto jest w ogóle niesterowne. Tutaj zabij przemytnika. No nie będę go zabijał, bo to bez sensu jest zabijanie go. Jest mi do niczego niepotrzebne. Te niebieskie wszystkie mam rozwalone, że tak powiem. Mam wystarczająco dużo szkód i w ogóle. Także tegis. Patrzcie, musimy tą dzielnicę przejechać, tamtą. Tu możemy w sumie z gościem pogadać o dzielnicy francuskiej przy okazji. Ja nie będę tego teraz robił. Nie. To jest na inny odcinek. Kapo. Na razie walimy poruczników, potem walimy kapo dopiero. Lecimy zgodnie z hierarchią. Znaczy w sumie mogłem rozjebać kapo i dać to Witowi od razu i na przykład dla Wita mieć wszystko już zrobione. Tak po mojej myśli, nie? No ale plan mój był inny. O kurwa. Ile on tu ma ludu? Też go nie mogę sobie pewnie od tak po prostu zabić, co? Nawet nie wiem jak tu zejść. Halo gro. Czekajcie, jeszcze jakiegoś kurwa SMS-a dostałem, nie wiem o co chodzi. Dobra, kolega chciał, żebym podleciał do niego, ale kurwa, no niestety powiedziałem mu, że ja jestem chwilowo zajęty. Dobra, fajnie, wrogie terytoria. Zakładam, że ja tutaj nie mam założonego podsłuchu. Podsłuch jest daleko nawet. Jebać to. Poradzimy sobie bez niego. Oczywiście Lincoln tutaj nie wskoczy. Nie ma takiej opcji. Dobra, no trzeba iść po prostu po nitce do kłębka. Coś tak czuję. Czyli powoli do przodu, przed siebie. We got some shine off a boat we picked up. You're welcome to some before you head out. Yeah, okay. Thanks, appreciate it. Się fajnie podniósł. Podniósł się, żeby umrzeć, a siedział. I don't give a good goddamn what your mother says. Who the fuck pays for that house? For the food on the table? I'd... She looked into how much it costs, and it's not much. Hello? Kolega się rozchorował. Proszę pani. Dobra, idźmy za ten betonowy murek. Za niego mnie nikt nie zauważy chyba. No, może oprócz tego kolegi, który tutaj sobie podąża w tym kierunku. Nie, dobra, zatrzymał się. Będzie brał skrzynkę. Umrze ze skrzynką? Nie, bo tu ktoś idzie. Dobra, ten się zainteresował, ale to jest tylko szukanie w tym momencie, nie? Okej. Okay. Padają jak muchy. Co mnie w sumie cieszy. Tamtym co się stało? Ej, spadł pod mapę. Czy wy to widzieliście? Tam koleś spadł pod mapę dosłownie. Dobra, stamtąd to zrobią. Wycelowało mi nie w tego bombla co ja chciałem. I się co nieco pojebało. Że tak powiem. I got that son of a bitch.
I got no move here. Hey, it's tackling time. Ała, 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 ała. A zrobię sobie zastrzyk. A co? Nie wiem, ilu kolegów jeszcze będzie leczyło iść w moją stronę. A jednego bombla wiem, że wciągnęła pod mapę i to dość interesujący sposób, nie? No wychyl łeb. Nie wychyli żółba. Ała! Nie wiem, leczę się. Kurwa mać, Mołotowa do mnie rzucili. Tak, tak, gadacie ze mną? Macie najda. Nie wiem, gdzie ja to rzuciłem nawet. Nie widzę ich w ogóle. No dobra. Gdzieś tam są, nie? Pochowani, to dość chamsko. Dobra, lećmy do tego kolegi, bo on mnie tu już denerwować zaczyna. Że mnie tu tak jakby, wiecie, od boku. Nie. Nie, powinien umrzeć. Czy mógłby umrzeć? Kurwa. Mołotowy tylko umiecie rzucać. Dygusy jedne. Nie wiem. Nie wiem, jak ja mam ich strącić w tym momencie. No muszę chyba iść do środka, no. Nie wiem, zabiję tych na dole na początek. A jest ich tu trochę. Kurwa mać. Ała. Ej, ała, 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 coś tu do mnie strzela. Halo, halo, bombel. Gdzie on jest? Dobra, przeżyłem. Nawet, że to przeżyłem. Dobra. Okej. Na zewnątrz wszyscy nie żyją. Także wbijamy powoli na górę. Coś tu się ciemno zrobiło. Halo? Gro? Nie wiem, apteczek tutaj tyle zużyłem, że to jest porażka dosłownie. Gdzie oni są? Gdzieś tu na zewnątrz. Dobra, ten nie żyje. Mam ostatnią apteczkę. Okej. Ktoś tu jeszcze gdzieś jest, ale nie wiem gdzie. God damn it. Napsuli mi tu krwi. Powiem wam, napsuli. Niektórzy bili mocno. No to są jakieś skrzynki w ogóle do zniszczenia. Nie, mam już na tyle duże szkody. No, ktoś tu z lewej mi tu gadał, nie? To chyba ten kolega. I tam na tym pomoście zostali, czy co? Tak, oni są tam na tym pomoście. I się drą cały czas do mnie, to jest śmieszne. Lucky shot!
No wychyl się. A dobra. No wiecie, jak już tutaj jestem i tak zaraz będę kończył odcinek. No, troszeczkę się z nimi pobawię. Troszeczkę mi tu krwi napsuli. Nie powiem, że nie, bo napsuli. Co ty? A, strzelbę mogę podnieść. Te pieprzone strzelby. Kurwa, są tak bijące. Nie wiedzieć czemu. Co mamy w notatce? Tatusia Kolan powiedział mi, że jęczysz, że musisz udać się na Kubę z panem Paganiem, że chcesz wziąć wolne, żeby iść na jakiś zasrany ślub. Chcesz robić od 19 do 17, od poniedziałku do piątku, to zatrudnij się w pierdolonym banku, w przeciwnym razie rób co ci każę i trzymaj gębę na kłódkę. Och, jaki miły, no. Dobra. Ale wiecie co, w tym odcinku musiał jeszcze sobie podjechać do jednego i do drugiego sobie pogadać. Tutaj mogę już normalnie chodzić, halo. Gdzie ta apteczka jest? Z tej strony? Tutaj. Zbiorę sobie, a co? W sumie wiecie, też błąd popełniłem, bo nie oddałem na przykład kasy konsiliarce. Przed tym jak stąd sobie... Znaczy jak tu sobie dojechałem, nie? Mogłem tu stracić wszystko, ale na szczęście udało się przeżyć. Jest tu druga apteczka po drodze, to miło nawet, to miło. Jest tu chyba w tym pomieszczeniu. W sumie ten zestaw apteczek tak trochę mi przypomina pierwszą mafię. Nie pamiętam jak było w drugiej. Pamiętam, że w pierwszej były apteczki, tylko że apteczka od razu nas chyba leczyła, a nie gromadziła nam zapasów. I chyba każdej apteczki można było tylko raz użyć. Tak mi się coś kojarzy, nie? Jak było dokładnie, nie pamiętam. Dobra, lećmy do Pabla Duarta i do Dżyny Kowalskiej, zakończymy ten odcinek, jak sobie już z nimi pogadamy. Następny odcinek zaczniemy od razu od eliminacji tych bosików i może uda nam się przejąć dzielnicę, nie? Znaczy mam taką nadzieję, że nam się uda przejąć dzielnicę. Nie wiem jak to wygląda, nie wiem jak to będzie wyglądało w tej dzielnicy, przejęcie jej. Zazwyczaj jak mamy już przejęcie dzielnicy, to wtedy jest naprawdę jakaś fajniejsza akcja, sytuacja, tak jak było z Markano, że go goniliśmy, wiecie, po ulicy, nie? Z tym pierwszym gościem tam dla Kassandry, że tam w tym wesołym miasteczku umierał sobie. Ej, wiecie co, ja tu jestem obok tego i ja przejeżdżam, ja muszę tu wejść, no muszę. On jest chyba gdzieś tu na dole, nie? Kurwa, on jest na dole. Dobra, to wjedźmy tam. Już jolo. Zróbmy to, później się nie będziemy męczyli. Tak, tak, dokładnie. No i teraz tutaj z tym tonem deracji, jak tam, wiecie, wyrzucił go z wieżowca. To też było fajne, bo no, wbijamy do wieżowca, bądź co, bądź możemy na dwa sposoby. To już fajnie, jest jakaś rozkmina, nie? Weź po cichu, weź głośno, co kto lubi. Jak się tam komu co podoba. Życie, tak się coś dzieje inaczej, nie? Wiem, że tam chyba z którymś też jest jakaś chyba walka bokserska, czy or some shit, nie wiem. Detective Jim McCormick. All right, detective. I heard you have a problem with Marcano's drug operation in the French Ward. Boy, it's this whole city's problem. His man Doc Gaston's burrowed down like a fucking cockroach, pumping the whole city full of poison. Where's Doc Gaston operate out of? If I knew that, I'd have him in a cell. Biggest goddamn pusher in the city, and no one knows a fucking thing. The name Sal Marcano tends to do that to people. Fuck Sal Marcano. Best lead I've got is that one of Gaston's suppliers is coming to town. Gonna meet with one of Gaston's people. I can't get any closer, but your friend says you're good at getting information out of people. I'll see what I can find out. Be shy about knocking around some of Doc Gaston's boys. Probably the only way to get him to talk. Aha, czyli od razu, wiecie, to jest do kapo, nie? Zabierzcie. Ciekawe, czy jeszcze, wiecie, z kapo nie będzie na przykład tak, że całkiem jakoś inaczej będzie to poprowadzone. Może tylko takie kurwa, no ale to wraz jest monotonne przejmowanie dwóch biznesów. Robienie szkód i przejmowanie dwóch biznesów, żeby była jakaś fajna misja. To już jest tak w stylu bardzo Avalanche.
A jak to było w Mad Maxie, nie? Że tam zbierzesz jakieś tam złomy i dostaniesz kolejną misję, czy tam oczysz jakiś tam teren i dostaniesz kolejną misję, nie? To było w Mad Maxie, to jest w stylu Avalanche, tak samo jest w Just Cause. Zrób tyle i tyle chaosu, a dostaniesz zadanie, nie? No oczywiście w Just Cause ja działam tak, że napierdalam chaosu od cholery i jak będę miał oczyszczony teren, to będę, to sobie robię dopiero zadanie jakiekolwiek, nie? No tak mi jest, kurwa, nie wiem, jakoś wygodniej. Przy Just Cause'ie po prostu jest chill. Znaczy są nerwy, bo się wkurwiam czasami, jak ta gra działa. Ale się po prostu staram przy niej bawić, jakoś tak, tak na wyjebce, nie? Mam tak... Tak, akceptuj. You somehow managed to piss off both the communists and the gangsters. Word is Pops Holland is seriously fucked thanks to you. Best way to make a crook squirm is to hurt his money. Huh, yeah. I heard Frank Pagani told Pops to get his ass back to the freight yard. Pops isn't going anywhere until you're dealt with. I understand he's a hard motherfucker. He's a survivor. Thanks for looking out, Pablo. But I dealt with a lot worse than Pops. Okej, dobra, mamy tatuśka i chcemy mieć jeszcze tego drugiego. Gdzie jest, kurwa, moje auto? A, tutaj. Już ładnie nawet zaparkowane. Ale na razie nie chcę się konfrontować z tatuśkiem, tylko chcę podjechać do Gina Kowalski. O, tatusie gdzieś tam w porcie sobie siedzi. Gina Kowalski. No dobra, no wiecie. Zobaczymy, gdzie będą te dwa późniejsze cele. Tam się, wiecie, no w następnym odcinku będzie wielka konfrontacja ze wszystkim. Bo rozwalimy dwa cele i się... A, nie, czekajcie, to będziemy mieć dzielnicę, to... Znaczy nie, tak, dobrze, rozwalimy tych dwóch i dostaniemy trzeciego. Trzeciego bombla na widelcu, bo pogadamy z Donovanem. Dobra, już przypomniałem sobie, jak ta gra działa, nie? Jakimi prawami się rządzi. I dodamy po prostu dzielnicę wtedy Berkowi. No, a już później zaczniemy robić coś dla Kassandry. Widzicie, to trzeba przynajmniej godzinę spędzić na tym, żeby... Nie no... Półtora godziny na dzielnicę mniej więcej. No, albo półtora, albo... Około półtora do dwóch godzin, tak w sumie. Na dzielnicę, żeby sobie to zrobić. Dlatego ta gra może mieć nawet dość duży dystans, nie? Looking pretty fucked now, isn't he? You got that little speed freak Junior studied up out here. Didn't plan on doing any less. An old friend with an E out at the Best Oil. Say Junior come blowing through, making everybody's life a living hell. And he won't leave until he can get the business right. Never heard of Junior Holland being so dang motivated. When you have to kick up to Sal Marcano, that'll light a fire in the ass. That, and all the speed he's on. When you whip his ass, tell him he shouldn't have messed with Gina Kowalski. I'll catch you later, Gina. Okej, okay, dobra, no i mamy starego Holanda i młodego Holanda, tak? Dobrze to rozkminiam? Tu jest Jack Holland, a tu jest... Tatusiek Holland. No właśnie, no, dwóch Holandów, kurwa. Sobie tutaj działa. No tu już mamy czerwone te. A jeszcze z tym różowym trzeba będzie pogadać. Tu wszystko będzie oczywiście do wita, nie? Dobra. No jeszcze tutaj muszę sobie... Będę musiał zajechać, porozmawiać. Z tego co wiem, tutaj są jakieś takie śmieszne te rozwalanie tych biznesów. Dobra. Wiecie co? Zawezwiemy jeszcze sobie konsilierkę. Tak, o. Mamy troszeczkę gotóweczki. Ono tu, laska. No, zabieraj hajs. Tylko $320 z doli. God damn it. Dobra, ale mam 48 tysięcy, jestem w chuj bogaty. Dobra, zakończymy sobie tutaj to, w ogóle co odpierdala, patrzcie, żeby zawrócić. Zakończymy sobie tutaj w takim razie, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się, bajas.